Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem Wam pokazać biżuterię, którą dostałem do oceny. Biżuterię, która jest wyjątkowa z wielu powodów. Pierwsze, wygląda bardzo okazale, a po drugie jest zwodnicza. Można się bardzo pomylić w czasie oceny masy kamieni zamontowanych w tej biżuterii. Zanim zacznę, chciałem podziękować osobom wspierającym kanał. Bardzo Państwu dziękuję. No a teraz pokażę Wam, co mam na myśli. Bransoleta, którą Wam teraz pokazuję, oprócz tego pierścionek i para kolczyków, stanowią niezwykły komplet. Biżuteria wykonana ze złota niskiej próby oraz ze srebra i kameryzowana diamentami. Jak widać, w tej bransoletce diamentów jest strasznie dużo. Wydawać by się mogło, że to na gdzieś około 10 karatów, licząc wszystkie 9 kamieni plus kamienie akcentowe, których to też bardzo dużo. No i sprawdźmy sobie, czy to może być aż tak. Weźmy sobie największy kamień. Największy kamień to jest ten. Biorę sobie leverage. Włączam go. On ma funkcję przeliczania. Liczę sobie. Sprawdzam sobie, jaka jest średnica kamienia największego. Przestał działać, wyłączył się. Jeszcze raz. No i tu mamy ponad 7 mm, 7,23 mi wychodzi tak na oko. No i na oko to wygląda, że to jest około 1,38 karata. Ten największy kamień. Rzeczywiście wydawałoby się, że jest świetnie. Kamienie wszystkie są oprawione w oprawę pełną, czyli nie widać kamienia od spodu. I oprawa i tak zwany bezel, czyli pierścień, który zasłania właściwie całą rondystę. Jeżeli przyjrzymy się tym kamieniom, to już jest bliska, to wtedy już widać, że coś jest nie tak. Bo kamienie wyglądają tak, jakby to były dosyć płaskie korony kamieni szlifowanych szlifem starym górniczym, ale jeżeli popatrzymy przez kamień do środka, to wygląda tak, jakby podstawy były kamieniami, były oszlifowane takim szlifem, jak szlifuje się kamienie kolorowe. Czyli takim szlifem mieszanym, schodkowo-brylantowym, tak jakby. To wygląda w każdym razie dziwnie. Jeżeli się dokładnie temu przyjrzymy, okazuje się, że pod kamieniami znajdują się zwierciadła wykonane ze srebrzystego metalu, zapewne ze srebra, które właśnie są wyprofilowane w taki sposób, że wyglądają jak podstawy kamieni. I jeżeli jeszcze raz dobrze przeanalizujemy to, co widać pod lupą czy pod mikroskopem, jak oglądamy te kamienie, to okazuje się, że to są rozety o dziwnie wykończonych koronach, bardzo płaskie. Te kamienie, jeżeli sobie sprawdzamy, to one, większość z nich ma grubość, czy wysokość, może nie grubość, wysokość około 1 mm i tylko jeden kamień, on ma tylko taką żółtą barwę, czy to jest ten, ma wysokość 1,8 mm. Zmierzona oczywiście w przybliżeniu, estymowana wielkość, ale mniej więcej tak to wygląda. I to sprawia, że jeżeli przeliczymy sobie masę tych kamieni już według wzorów dla rozet, no to okazuje się, że tutaj jest razem z kamieniami akcentowymi niewiele ponad karat diament. A do tego właśnie wszystkie kamienie są rozetami. Jest to tak zwany szlif polki, czyli taki, jaki jest stosowany w biżuterii indyjskiej. Tam oprawia się to metodą, którą nazywa się kundan. O tym mówiłem już we wcześniejszych materiałach. Natomiast tutaj jest to zrobione w inny sposób. Tutaj jest to właśnie zrobione tak, że są te reflektory, które sprawiają, że kamień jest
że kamień wygląda na bardzo głęboki, na bardzo wysoki i może to kogoś, kto nie zna się, kogoś, kto nie jest wprawny, może to pomylić i ktoś sobie może to ocenić jako diamenty w szlifie europejskim starym o mniej więcej takiej wysokości jak wysokość całej oprawy plus wysokość korony tego kamienia. No i z takich ciekawych rzeczy, które mi się nasunęły podczas oglądania tego, spotkałem się kiedyś na jakimś szkoleniu z fotografiami biżuterii, która była zrobiona w bardzo podobny sposób, ale była jeszcze bardziej, miała jeszcze większy potencjał do tego, żeby oszukać osobę, która sprawdza kamień. Mianowicie w dolnej części tej zamkniętej oprawy zrobiono otwór, czyli otwartą oprawę i pod tym zwierciadłem, które zostało wykonane wewnątrz, zrobiono dodatkową oprawkę i oprawiono bardzo mały kamień szlifowany szlifem, na przykład właśnie z takim, no, z którymś ze starych szlifów. Tak, tak żeby kolet wystawał, kolet był duży, płaski, żeby kolet wystawał i wtedy człowiek, który oglądał taki wyrób, mógł dojść do wniosku, że kamień od tafli do koletu jest monolitem. Tak naprawdę to były dwa kamienie. Jedna płaska rozetka, czy tam właśnie polki, generalnie się chyba zamiennie używa, chociaż polki no to jest ten właśnie specjalny taki szlif indyjski, tradycyjny. No i widział kolet na dole, więc mierzył sobie wysokość, wychodziło mu, że taki kamień ma no właśnie na przykład tak jak w tym przypadku około 1,5 karata, był zachwycony, był gotów zapłacić za taką biżuterię dużo pieniędzy, znacznie więcej niż ona jest warta. Sprawa ciekawa, akurat dokładnie takie rozwiązanie widzę po raz pierwszy. Wcześniej bardzo często spotykałem się z indyjską biżuterią z oprawą kundan. Tam jest to o tyle bezpieczne, że folia pod kamieniem w oprawie kundan jest płaska albo prawie płaska. I to sprawia, że po prostu widać, że to jest folia, że to nie jest kamień. Natomiast tutaj ten reflektor foliowy jest tak ukształtowany, że on imituje podstawę kamienia szlachetnego. Dlatego dla niewprawnego oka może się to wydawać podstawą kamienia, a nie imitacją podstawy kamienia. Bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że Was to zainteresowało i mam nadzieję, że jeżeli spotkacie się z tego rodzaju biżuterią, to nie dacie się sobie wmówić, że to jest biżuteria z diamentami o bardzo dużej masie.